10 kW idzie teraz na podgrzewanie wnętrza samochodu. Jeszcze pokażę Wam coś. Tutaj podłączyłem tego Jinxa i zobaczcie, jaka jest temperatura akumulatora. Dzień dobry. Godzina 6 rano. Dzisiaj jadę na moją ulubioną ładowarkę, a przy okazji pokażę Wam, jak samochód elektryczny spisuje się w siarczystych mrozach. I zrobimy dzisiaj takie małe porównanie całego roku z samochodem elektrycznym, jeśli chodzi o jedną trasę. Mamy w akumulatorze 25%, pokazuje nam 59 km zasięgu. Jest dość zimno, minus 11 stopni i samochód sobie podgrzewa teraz. Mam szybę zamrożoną, ja wcześniej nie włączyłem podgrzewania, ale zobaczcie, ponad 6 kW idzie na ogrzewanie. Możemy sobie zrobić to na szybko, włączymy max i zobaczmy, co się stanie. No, troszeczkę się podniosło, 8 kW, także nie jest źle. Wiemy, że samochody elektryczne w zimie bardzo tracą na zasięgu, dlatego dzisiaj właśnie chcę Wam to pokazać, jak bardzo. Przejdziemy jedną trasę, tą, którą zawsze robię do mojej ulubionej ładowarki, bo tą trasę pokonuję regularnie przez cały rok. I pokażę Wam później, jak ta trasa wyglądała teraz, oraz porównamy ją do wszystkich tras, wszystkich tych przejazdów z całego roku, od stycznia do grudnia 2023. No to jedziemy. I tu jeszcze zobaczcie, 10 kW idzie teraz na podgrzewanie wnętrza samochodu i już szybciutko się szyba odmraża, to jest jakieś 30 sekund minęło. Także no, elektryki mają tą przewagę, że mogą bardzo, bardzo szybko podgrzać wnętrze samochodu. Po pierwszym kilometrze mamy zużycie na poziomie 50 kWh na 100 km. Także widzicie, że elektryk w moim przypadku to jest taka troszeczkę najgorsza opcja, bo mój samochód stoi na zewnątrz, nie mam garażu i w zimie, no niestety, ale bardzo się wychładza. Czyli my wyjeżdżając, czy my, moja żona przeważnie na przykład rano do pracy, no wyrusza zawsze zimnym, zmrożonym samochodem, jeśli chodzi oczywiście o zimę. Także no to jest taki przypadek ekstremalny, gdzie jeżeli ktoś taki ma, no to musi sobie oczywiście przemyśleć, czy elektryk jest dla niego. No bo jeżeli będzie miał, załóżmy, WLTP 430 kilometrów, tak jak BMW i X1, to może okazać się, że przy takich krótkich jazdach, na przykład do pracy po 5, po 10 kilometrów, no ten zasięg w zimie zrobi się, nie wiem, około 200 kilometrów, tak? Czyli spadnie o połowę, bo to jest taki przypadek, że włączamy ogrzewanie, dojeżdżamy na miejsce i samochód jeszcze nie zdążył się praktycznie nagrzać i on przez cały czas rozgrzewa nam wnętrze samochodu. Teraz jedziemy, temperatura nam spadła, jest minus 15 stopni. Warunki są optymalne, żeby zrobić jakiś taki fajny, ciekawy test właśnie odnośnie zużycia prądu. Także zobaczymy. Po 3 km mamy zużycie na poziomie 36 kWh na 100 km. Ja później zrobię takie podsumowanie i pokażę Wam, jak właśnie zmieniała się na przestrzeni czasu, jak zmieniało się na przestrzeni czasu zużycie energii. Jest też tak, że my zawsze jeździmy
z ogrzewaniem włączonym na 22 stopnie, bo często dość widuję w internecie, że niektórzy jeżdżą 18, 19, no dla mnie jest to dużo za zimno. Nie byłbym w stanie, że tak powiem, w takiej temperaturze jeździć samochodem. Po 4 km mamy 37 kWh na 100 km. Oczywiście to zużycie będzie cały czas spadać, bo jeżeli byśmy teraz pojechali samochodem w dłuższą trasę, na przykład 50 km, no to on dogrzeje nam wnętrze i później już nie będzie potrzebował aż tyle energii na podgrzanie, tylko na utrzymanie czy podtrzymanie temperatury wewnątrz, a to już nie potrzebuje aż tyle prądu. I 5 km za nami, 32 kWh na 100 km. Tutaj ta trasa do mojej najlepszej, ulubionej ładowarki to jest jakieś 11 km. Macie na kanale film o tym, ale dzisiaj jest to troszeczkę w innym kontekście. No zobaczcie, temperatura spadła, minus 16,5 stopnia, no także mamy takie jakieś temperatury prawie syberyjskie w tym momencie, ale to bardzo fajnie, bo to pokaże nam ekstremum zużycia prądu. Po 6 km mamy 30 kWh, także bardzo, bardzo fajnie nam to spada, ale samochód cały czas podgrzewa, tutaj widzicie, ta czerwona kreseczka się przesuwa, cały czas podgrzewa nam też fotel kierowcy, kierownicę automatu, a po prawej stronie wie, że nikt nie siedzi, no to fotela kierowcy nie podgrzewa. Też można oczywiście wyłączyć tą prawą stronę, jeśli chodzi o ogrzewanie i zaoszczędzić troszeczkę prądu, no ale to już jakaś tam lekka przesada. Mamy 7 km za nami i zużycie utrzymuje się teraz na poziomie 30 kWh. Tutaj po prawej stronie jest jezioro i to jest po 9,5 km. Mamy temperaturę na minusie tylko 10 stopni. No, przy jeziorze temperatura się podnosi. Dojeżdżam na miejsce, to jest dokładnie 11 km. Samochód zgłosił, że niski poziom naładowania akumulatora. Temperaturę mamy minus 6,5 stopnia i teraz zobaczcie, 11 km za nami, 29,6 kWh na 100 km zużycie prądu. No ale bierze się ono z tego, że zobaczcie, cały czas samochód podgrzewa wnętrze z mocą prawie 6 kW. Także no, to zużycie tutaj, jeśli chodzi o podgrzewanie akumulatora, jest kolosalne. I tu jest właśnie cały problem, jeśli ktoś użytkuje samochód na krótkich odcinkach, bo cała ta energia, cała para idzie w gwizdek, mówiąc krótko, po prostu idzie w ogrzewanie samochodu, a nie w efektywną jazdę. Samochód podłączyłem tutaj jeszcze do ładowarki, coś Wam pokażę. Ładuje się z prądem 20 kW. Temperatura tutaj jest minus 6,5 stopnia, bo tutaj 100 metrów stąd jest jezioro i w tym miejscu jest po prostu dużo cieplej. Jeszcze pokażę Wam coś. Tutaj podłączyłem tego Jinxa i zobaczcie, jaka jest temperatura akumulatora. Pokazuje minus 4,3 stopnia. Nie wiem, czy jest to błąd, czy no, faktycznie akumulator ma taką temperaturę. Nie mam zielonego pojęcia. Ale zobaczymy, jak na przestrzeni tego ładowania
ta temperatura się podniesie i do ilu się podniesie. Teraz wyświetla Wam się podsumowanie całego roku 2023, od stycznia do końca grudnia. Minimalne zużycie prądu, jakie tutaj otrzymałem, to było 10 kWh na 100 km i to było w miesiącu właśnie w tym, w maju 28. Coś niesamowitego, zaś najwyższa wartość 2023 to jest 24,8 kWh. Także różnica jest bardzo, bardzo duża. Teraz mamy początek roku 2024 i dzisiejsza jazda była jeszcze bardziej, powiedziałbym, nieekonomiczna, bo prawie 30 kWh na 100 km, ale w styczniu 2024 temperatury były jeszcze niższe niż w roku 2023. Także widzicie, jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o samochód elektryczny na krótkich trasach w zimie przy dużych mrozach. To było na tyle. Jeżeli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę, może zasubskrybujesz kanał, żeby nie przegapić następnych filmów. Ja się żegnam, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Na razie, cześć.